Edward Pietrzak. Dla miłośników motoryzacji człowiek legenda. Wieloletni pracownik warszawskiej fabryki samochodów osobowych. Brał udział w rozmowach negocjacyjnych z włoską fabryką w Turynie w sprawie zakupu licencji na polskiego Fiata 125P. W latach 1971-73 dyrektor produkcji FSO. W kolejnych latach jako dyrektor sprzedaży i eksportu w latach 73-78 odpowiadał za wprowadzenie polskiego Fiata 125P na rynki europejskie, amerykańskie i azjatyckie. W latach 1982-88 dyrektor naczelny fabryki samochodów osobowych. Doprowadził do pierwszych poważnych modernizacji Poloneza, a także do powstania prototypu legendarnego samochodu Wars. Na początku lat 70. powstał OBR, Ośrodek Badawczo-Rozwojowy. Co może pan powiedzieć o OBR-ze? O OBR-ze bym się chciał wypowiedzieć jak najlepiej. To był naprawdę zakład naszych polskich inżynierów, którzy zrobili wiele i bardzo wiele wspaniałej roboty. I do tego od razu trzeba dodać, co było tym bardzo ważne, że na przykład jak zaczęliśmy pracę z Fiatem, to oni tak bardzo ściśle współpracowali z tym Centrum Stile u Fiata było. Taką ścisłą współpracę mieli do samego końca właściwie. Bez przerwy kontakty, wszystko co się robiło, to bez przerwy oni byli w kontaktach z sobą. To była po prostu wspaniała współpraca tych. A teraz jeżeli chodzi o OBR, to po pierwsze to były tam jakieś zmiany konstrukcyjne, drobne, większe i tak dalej. Ale poza tym były jeszcze rozwiązania większe. Na przykład był taki moment, kiedy jak żeśmy zaczęli rozmawiać z Fiatem chyba na temat UNO, to nas totalnie skrytykowali dziennikarze, że nic nie umiemy robić, tylko wszystko musimy kupować, czyli licencje kupować. Ponieważ był to wielki błąd w tej ich ocenie, ponieważ nie chodziło o to, że my nie umiemy robić. Myśmy nie mieli pieniędzy na uruchomienie czegoś nowego, jakiś samochód nowy, koszty. Nie było żadnych szans. A jak się kupiło licencję, to był i kredyt, i pomoc, i wszystko. To był jedyny tylko powód, a nie dlatego, żeśmy czegoś nie umieli zrobić. Teraz wracając do OBR-u, jeszcze tu do tego chcę taką rzecz dodać, jak tak nas opluli bardzo, że nic nie umiemy, to ja powiedziałem wtedy, panowie, natychmiast uruchomić i zrobić konstrukcję nowego samochodu. Nowego zupełnie, nie jakieś tam składanki, tylko zupełnie nowego samochodu. I powstał samochód Wars. Kompletnie nowe, nie tam, że wyjęte z komuś elementy. Po prostu konstrukcja od początku, powstał samochód. Wars, ja mu dałem taką akurat nazwę. Po to właśnie tylko, żeby pokazać, o, potrafimy zrobić w OBR-ze. Natomiast pieniędzy nie ma na to, żebyśmy to, co tu skonstruujemy, żebyśmy mogli uruchomić. I to była taka podstawowa przyczyna, ale dzięki temu właśnie się udało. Natomiast poza tym można powiedzieć, że ten nasz OBR był bardzo aktywny w różnych innych elementach tam, szczegółowych, drobniejszych i tak dalej. Bardzo, bardzo aktywny i to była duża grupa. Poza tym była i taka sprawa, jak powstała Syrena Sport, prawda? Można by powiedzieć, ale o co chodzi i tak dalej. Syrena Sport nie powstała po to, że mieliśmy ją produkować, bo to nie były czasy na taki samochód w Polsce, ale wtedy powstała próba robić nadwozia w znacznej mierze z tworzyw sztucznych. I próbą do tego wykonania to był ten samochód. Cały samochód, jak mówię, całe nadwozie, bo to nadwozie chodziło, nadwozie z tworzyw sztucznych. I dlatego to była Syrena Sport, bo wtedy było wiadomo, że to się nie robi dla
dla jakiejś potrzeby, tylko na jedną tą właśnie próbę. I powstała Syrena Sport Tworzywa. Czyli i Syrena Sport, i legendarny Wars to samochody, które powstały tylko po to, aby powstać. Ale od początku było wiadomo, że nie trafią do seryjnej produkcji, prawda? Wiadomo było, że nie dojdzie. Ani to, ani to. Trzeba było tylko pokazać, że nie krytykujcie, bo nas stać na to, ale nie stać nas na to, żebyśmy wydali pieniądze na uruchomienie takiej produkcji. Powiemy sobie, że no to uruchamiamy jakiś samochód. No to przecież są potrzebne na to pieniądze. Od podstaw po prostu uruchamiamy taki samochód. No wiadomo, że coś trzeba uruchomić, czy kupić maszyny i jak wielką ilość maszyn i tak dalej, na to są potrzebne pieniądze. No to my ich nie mamy. A jak się powiedziało, licencja, a to on dawał kredyt. A nas nie było stać na żaden kredyt, na wzięcia. Taka była wtedy za tamtych czasów sytuacja. Jakie były kulisy produkcji Poloneza? Był to samochód, który miał zastąpić starzejącego się Fiata. Jak wyglądał proces tworzenia Poloneza? Jako kolejny tak zwany krok, no bo trudno przez całe lata tylko z jednym samochodem, no to nasi konstruktorzy przy wielkiej pomocy Fiata właśnie podjęli taką konstrukcję. No i w związku z tym powstało, zresztą do produkcji dalej poszło. No, błędy oczywiście były. Ja sobie przypominam, jak właśnie w jednym przypadku byłem w Paryżu u naszego importera, a on mnie mówi, że chciałby mnie poprosić na parter tam, na parking. No to poszliśmy, a on otworzył bagażnik Poloneza i mówi, proszę pana, kobiety mi zwracają Polonezy. Dlaczego? Bo ścianka tylna jest taka. Kobieta ciężkiej walizki nie może wyjąć. No i na przykład wróciłem do fabryki, powiedziałem, natychmiast panowie skasować tą ściankę i zjechali do takiej. Co prawda trzeba było u góry konstrukcję wzmocnić, bo tutaj było, to niby trzymało się, ale natychmiast, ja byłem wtedy już naczelnym, natychmiast to wykonano w OBR-ze i taki samochód został. Jaki był stosunek władz do FSO? Czy pracownicy mieli jakieś wsparcie socjalne, dodatkowe benefity? Za moich czasów osiągnęliśmy takie coś, że 100% dzieci naszych pracowników jeździło na kolonie nasze, które my mieliśmy zorganizowane w wielu miastach, w wielu tam miejscowościach. To rzeczywiście było, ja pamiętam nawet, bo często używałem to zdanie, że 100% dzieci pracowników FSO korzystało z tych swoich wakacyjnych odpoczynków. To było no, duże wydarzenie, często o tym mówiono, bo inni tego nie osiągnęli akurat. A FSO osiągnęło coś takiego. Jakie szkoły funkcjonowały przy FSO? Szkoła funkcjonowała i technikum funkcjonowało nawet w końcowej fazie. Politechnika warszawska działała w naszej szkole. Oczywiście różne tam były organizacyjne, drobne rzeczy, ale Politechnika Warszawska również pracowała w naszej fabryce. Proszę opowiedzieć o modernizacjach Poloneza. Na przestrzeni lat powstało wiele różnych modeli. Czy te modernizacje były przeprowadzane na bieżąco? Były absolutnie na bieżąco. No wszystkich mogę sobie nie przypomnieć, ale na przykład to, co pamiętam, o tym już powiedziałem, co tam z tyłu. A teraz również przypomniało mi się, jak byłem na targach poznańskich i właśnie przechodzę tam z tymi naszymi ludźmi i w pewnym momencie spojrzałem, dlaczego z tyłu Polonez ma blachę, a nie szybę. I zaraz do tych mówię, panowie, to trzeba usunąć, bo to jest niezwłocznie. Tak jak tu widać w tej Warszawie, to ta ostatnia szybka,
to tu była kiedyś w Polonezie blacha. Jak ja im to palcem pokazałem, jak powróciliśmy, konstruktorzy z OBR-u natychmiast to zrobili, zmieniło się to. Także tego rodzaju zmian no, różnych było z różnych powodów, no, składanie siedzeń na przykład i tak dalej. Jakie ważne persony odwiedzały fabrykę? Wśród nich był m.in. pierwszy sekretarz KC PZPR Władysław Gomułka. A nie, to tu, jeżeli chodzi o Gomułkę, to wam powiem, że to on był wielokrotnie. To nie tylko on, tam był i Bierek, tam Cyrankiewicz. Tak. Natomiast w przypadku Gomułki to akurat mi się przypomina taki, można by powiedzieć, prawie dowcip. Jak on pierwszy raz przyjechał do fabryki, pierwszy raz się spotkał, to znaczy może jeszcze inaczej. On pierwszy raz to przyjechał tak, że wsiadł samochód, przyjechał do fabryki, wjechał do komitetu partyjnego, nikomu nie zapowiadając, że on tu przyjedzie. No ale przyjechał, no, otworzyli mu bramę, wjechał przed do komitetu, tylko po to, żeby powiedzieć, zapiszcie mnie tu do partii, ja chcę należeć w FSO. No i zapisali, a on wydał swoim tym wszystkim ważnym sekretarzom i innym, macie pojechać do różnych fabryk i tak samo się zapisać do partii, jak ja w FSO się zapisałem. Także im takie wydał polecenie, no i to się tak odbyło. Natomiast na pierwszym zebraniu, jakim Gomułka był w FSO, z całą tam dużą grupą ludzi, to pierwsze słowa jego mi zostały w pamięci. Jak wyszedł tam do tej mównicy i pierwsze słowa były takie. No to jak robicie te samochody, no to już trudno. To było jego pierwsze słowa w FSO. A jak spoglądał na sprawy motoryzacji premier Józef Cyrankiewicz? Cyrankiewicz, uważam, że no bezpośrednio jakoś nie miałem może tam za dużo spraw, ale był u nas kiedyś też na takim spotkaniu, więc bardzo pozytywnie się odnosił i nie wiem, bezpośrednio z nim nic nie załatwiałem, ale on był ustosunkowany do sprawy tych samochodów i fabryki bardzo pozytywnie. Był pan uczestnikiem rozmów licencyjnych z Fiatem. Regularnie jeździł pan do Włoch. Proszę powiedzieć, jak wyglądała współpraca z Włochami, jak oni nas postrzegali i traktowali? Mogę powiedzieć, że oni nas super traktowali. To było niezwykle bardzo przyjacielskie. I tak jak przed tym już mówiłem, że OBR nasz bez przerwy był w kontakcie, znakomicie tam z tym Centrostyle, a niezależnie od tego tam jakieś wyjazdy nasze czy i tak dalej, to na całej linii to naprawdę była bardzo miła, ciepła, przyjacielska współpraca we wszystkich wymianach. No. I oni z nami tak rozmawiali jak z przyjaciółmi. Kiedyś na przykład z szefem został, na tej chwili zapomniałem jego nazwiska, ale mi się zaraz pewno przypomni. Został szefem Fiata wtedy, kiedy Fiat był w kryzysie. Spadł na dno, no i wtedy go wytypowali, że on, prawda, Gidella się nazywał. O. I on zaczął kierować nim Fiat i on go wyprowadził. No i ja kiedyś przyjeżdżam, bo tam często bardzo trzeba do nich jeździć było. Jestem u nich, a mówi ten Gidella do mnie, czy pan widział naszą nową spawalnię? Ja mówię, no nie. Ale znalazłby pan trochę czasu? Ja mówię, no jak, no muszę znaleźć nową spawalnię. No i pojechałem na tą nową spawalnię. Jest tam dwóch oprowadzających mnie i tak dalej. No i chodzimy po tej spawalni. Narysowane są paski, którymi możemy iść i nie wolno przez nie przejść na bok. A po boku, jak się patrzy, maszyny jeżdżą same.
sterowane od podłogi z dołu. Nie ma żadnych tam kabli, nic nie ma, to jeździ, to tu, to tam. No i cała hala tak w ten sposób się pracuje. No i jak obszedłem to wszystko, to zauważyłem, ludzi tam może było 10-12 osób. Resztę wszystko jeździło samo. A u nas na spawalni było 400 ludzi na jednej zmianie. No i w związku z tym, jak to wszystko obszedłem, przychodzę do tego Gidelli z powrotem. No jak tam? Ja mówię, no bardzo interesujące. Wydał pan wielkie pieniądze na to, no, żeby zrobić coś takiego, że bez zatrudnienia ludzi pan robi produkcję. A on mówi, no właśnie, ja panu powiem, dlaczego ja to musiałem zrobić. Otóż okazało się, że jak ja wyprowadziłem Fiata z kryzysu i zaczęliśmy robić dużą produkcję, duży eksport i tak dalej, to się okazało, że ludzi nam zabrakło. Po prostu zabrakło ludzi do tej wielkiej produkcji. I mówi, widział pan to osiedle nowe, co tu stało? Ja mówię, widziałem. No to ja zbudowałem nowe osiedle, żeby naszych ludzi z południa tu sprowadzić, dać im mieszkania, no bo nam ludzi zabrakło. No i co? No i okazało się, proszę pana, że ci ludzie z tego południa, z tego buta włoskiego się do żadnej pracy nie nadają. Oni mogą tylko pić wino i opowiadać głupstwa. Nic więcej. I wtedy ja nie miałem wyjścia i zrobiłem taki ruch, że wydałem wielkie pieniądze i teraz widzi pan, maszyny pracują, roboty, a nie tam jacyś ludzie z południa. Jak wyglądała w FSO produkcja na taśmie? No więc ja panu odpowiem na to pytanie tak. W naszym przypadku w FSO to była taka sytuacja, że nam ciągle brakowało ludzi. Po prostu brakowało ludzi. I w związku z tym, jak się uruchamiało, czy taśmę, czy coś innego, to nawet dochodziło do tego, że taki majster sprzątaczkę brał, żeby ją tu postawić na ten czas i tak dalej, bo to był potężny brak ludzi. I my żeśmy mieli, ci ludzie, co robili tam na tym montażu się, to była w dużej mierze niekompetencja. Bo to byli po prostu łapani tutaj, bo akurat robi. I to był jeden z wielkich problemów fabryki, że nie mieliśmy odpowiedniej ilości załogi, bo ciągle ich brakowało. Drugi wielki problem to był brak części z kooperacji. One przychodziły zawsze z opóźnieniem. Ja nawet, będąc dyrektorem naczelnym, uruchomiłem lotnisko dla lądowania helikopterów na terenie, na torze jazd próbnych, żeby sobie w sytuacji takiej pilnej, że ze Szczecina nie mamy części i tak dalej, to się, a z wojskiem mieliśmy dobre stosunki, a oni mieli zawsze niewylatane godziny, to jak ja ich poprosiłem, to oni wysłali helikopter, to on przyleciał na tym lądowisku, co ja zrobiłem, to się stawiało i tak dalej. To były takie problemy. A jak ja byłem w Japonii, no i chodzę po fabryce, rozmawiamy sobie. No i w pewnym momencie tego człowieka, co ze mną chodził, pytam się, proszę pana, a jak długo ten na przykład mont tutaj ten pracuje na takim stanowisku? On mówi, no jak to tak? No jak to, jak długo? Ja mówię, no, co mnie pan pyta? On całe życie musi tu pracować. No to ja wtedy zażartowałem, ja mówię, no ale wie pan, to w jedną stronę to może... O, ma pan rację, my go przenosimy na drugą stronę, w prawo i na lewą. Ale wyszło na to, że w takiej Japonii, mówi, co? Ile on tu pracuje? Całe życie. A u nas nigdy nie było za tamtych czasów kompletu pracowników do pracy. I to było fatalne. I dlaczego na przykład my żeśmy w hali 9 uruchomili jakby ponowny montaż. Zjeżdżał samochód tego, wjeżdżał na tor jazd próbnych, a potem wjeżdżał na 9 i tam od początku.
kontrola i poprawki i uzupełnienia. Tak było. Czasem, jak były się te strajki zaczęły w Polsce, to myśmy mieli cały tor zastawiony samochodami, który czekał, bo mu jakieś cząsteczki brakowało i nie mógł dalej być wysłany i tak dalej. A nawet to, co było zrobione, to trzeba było na dziewiątce przejechać jeszcze raz taśmę, żeby jeszcze raz sprawdzono i poprawiono i dopiero jechał do magazynu. To była naprawdę dramatyczna sytuacja dla nas. Dlaczego, jak mówiło się o jakości naszych samochodów, to było głównie z tego, że zawsze coś niedokręcone, coś niezamontowane jak trzeba i tak dalej. Czy prawdą jest, że wojsko wspierało fabrykę? Młodzi żołnierze pomagali FSO? Chcę panu dodać, bo o tym zapomniałem, a to jest prawda. Wojsko nam, żeby nam pomóc, jak myśmy prosili, to nam przysłało wojsko. I druga, więźniów żeśmy również dostawali. Po to, żeby uzupełnić brak ludzi. I wojsko, i więźniowie. Także była to sytuacja naprawdę w tamtych latach od tej strony fatalna. Wspominał pan kiedyś o słynnych słowach jednego z dyrektorów, które zupełnie mijały się z filozofią produkcji. Jak one brzmiały? Oto, jak mam powiedzieć, to wtedy ten pan był dyrektorem technicznym. I on właśnie wygłosił taką mowę. Tam w jakiejś grupie siedzieliśmy. Od konstrukcji to my jesteśmy. I wy się w to nie wtrącajcie. A wasza sprawa to jest sprzedawać i tak dalej, ale konstrukcji to się nie wtrącać. I to był wielki błąd tego dyrektora technicznego, bo właśnie trzeba słuchać klienta. Jeżeli ktoś się zajmował sprzedażą czy eksportem, i tak jak ja się spotkał gdzieś w Paryżu, on powiedzieli, panie, to jest to, to wtedy takie rzeczy od klienta dotarły tutaj i wtedy można było reagować. Jak ktoś mówi, nie, wy nie jesteście od tego, bo my jesteśmy od tego, ale on nie ma pojęcia, co mówią klienci o samochodzie. No. FSO funkcjonowała przez 60 lat. Czy boli pana to, że fabryka upadła? Nie, no to, że FSO przestało nas istnieć, to istnieje, tylko że przestało produkować, to dla mnie to jest bardzo przykra sprawa i wcale tak nie musiało być, ale nie musiało tak być. I ci, co wtedy, nie tylko w FSO, ale i poza FSO, rządzili i sobie to oleli, to jest bardzo przykre. I jedna rzecz mi się, nie jedna, ale tą jedną powiem, mi się przypomniało. Jak ja na przykład, już nie jako pracownik, ale jako jeden z działaczy tam klubu FSO i tak dalej, napisałem pismo do premiera Tuska, ówczesnego premiera, pismo, że fabryka się rozpada, że Ukraińcy tu tam mieszają i tak dalej, żeby on zareagował na to. A on to gdzieś rzucono w kąt, nikt się tym tematem nie zajął, a faktycznie był to taki problem, którym trzeba byłoby się w coś takiego włączyć, bo fabryka zaczęła się rozpadać. I teraz jest taki przykład, jak to się mniej więcej zaczęło. Ja parafowałem kontrakt z Fiatem na produkcję Fiata Uno, który się wkrótce potem został rekordzistą Fiata w produkcji i sprzedaży. Fiat Uno. Ja parafowałem ten kontrakt, a ministrem został Wilczek. No przykro mi, ale wyjątkowo głupi, jeżeli chodzi o motoryzację. Sam zresztą powiedział do dziennikarzy. Ja się na motoryzacji nie znam, bo on był od produkcji mydła. Nie znam się na motoryzacji. Ale ten człowiek, jak został ministrem, to zerwał parafowany kontrakt na produkcję Fiata Uno w Polsce, u nas.
on był parafowany, a po 2 tygodniach z udziałem premiera i tamtego prezesa Fiata, Giovanni Agnelli, miało być to podpisane w sposób elegancki i nagłośniony bardzo. A przyszedł ten głupek i zerwał ten kontrakt i powiedział, później jak go tam pytali, no ale co, ale dlaczego, to on powiedział, że maluchy będziemy produkować. I nie wiedział wtedy Baran, że maluchy wtedy to było 3-4% rynku europejskiego. To nie te czasy, co dzisiaj. Ja, a on sobie wymyślił to i teraz tak, nie przekonsultował to ani w FSO, ani w Polmosie, z nikim po prostu. Podjął sobie taką decyzję, bo on taki ważny, ponieważ kolega Rakowski był jego kumplem, to go zrobił ministrem, a ten człowiek się na tym kompletnie nie znał. No i przy takiej okazji powstają idiotyczne decyzje, no ale takie decyzje są, no. Fatalnie się po prostu zachował. Czy sądzi pan, że gdyby ten parafowany kontrakt udało się utrzymać, to była szansa na to, że produkcja w FSO przetrwa? Była taka szansa, zdecydowanie, bo po pierwsze, jak mówię, gdybyśmy przeszli na to UNO, a była taka, wszystko było... Aha, jeszcze tam dodam do tego, że u Fiata wszyscy się obrazili na tego Wilczka, wszyscy, od prezesa do tego. Jak on gdzieś po 2 miesiącach pojechał do Fiata, rozmawiać z nim nikt nie chciał. Dali jakiegoś urzędnika i powiedzieli, możesz mu zadać parę pytań. On mu zadał, ale on nie potrafił nawet na nic odpowiedzieć. Ale nikt z szefostwa, normalnie jak ja jechał, to by prezes mnie też przyjął, nie? A tutaj po prostu wszyscy się byli obrażeni, no bo odrzucił parafowany kontrakt na takiego Fiata. Także zachował się wyjątkowo głupio i tak mi się teraz przypomina, jak ministrem finansów u nas został taki bardzo mały chłopczyk, nie pamiętam tylko jego nazwiska, ministrem finansów. I teraz na pierwszej konferencji prasowej powiedział, no ja się na finansach nie znam. No, głupio wypadło. Ja tą konferencję słuchałem i zacząłem potem słuchać, patrzeć w gazety, tu, tam. I tak z pół roku nie widzę żadnej krytyki tego faceta. No to jak to jest możliwe? Sam powiedział, że nic nie wie, a tutaj tego. I zacząłem szukać kogoś, kto by mnie bliżej powiedział, co to takiego. No i trafiłem wreszcie na człowieka, a on mówi, proszę pana, to ja panu powiem. Ten minister, rzeczywiście wiedzieliśmy, że on powiedział, że on się nie zna. Ale on nigdy nie podjął decyzji żadnej, dopóki nie posadził 10-12 ludzi, czy dyrektorów, czy tam doradców, czy specjalistów, w zależności kto potrzebny był. I dopiero jak z nimi przedyskutował to do końca, to podejmował określoną decyzję. Sam nie podjął żadnej. No, czyli można i tak. Ale jak ktoś nie wie, a jeszcze jest zarozumiały, tak jak ten Wilczek, no to jest kompromitacja. Czy jest panu tak po ludzku przykro, że to się nie udało? To jest bardzo przykre. No i to jest bardzo głupie, bo to jest duża, wielka sprawa naprawdę, że jeżeli fabryka teraz bierze kolejny samochód do produkcji, rozwija, kontynuuje i tak dalej. A tu nagle się okazuje, że jeden głupek podejmuje decyzję, nawet nie przekonsultowaną z nikim. No to jest po prostu tak, powiedziałbym, jakby mnie ktoś to mówił, to bym nie chciał uwierzyć, że to jest możliwe. I ta decyzja popsuła nam układy z Fiatem i Włochami. Bardzo dobrą mieliśmy rzeczywiście od dawna współpracę i ona się układała do końca super i jeszcze zawsze sobie przypominam, że te służby konstrukcyjne tak wspaniale współpracowały. Nasi ludzie z nimi byli bez przerwy w kontakcie, każdą sprawę mogli sobie przepytać, dowiedzieć się, oni pomogli. To była po prostu jak przyjacielska współpraca. Nie mówili, że tam tego to nam zapłaćcie czy coś, nie. Wszystko co do konsultacji różnych rzeczy,
Oni sobie robili to jak z przyjaciółmi. To było super współpraca.